Naciskam sobie F5. Że jeżeli już nas widzicie, to hej, witajcie, moi drodzy, z tej stronki. No, ze mną jest Młocia. Młocia? Jestem! Zwiesiła mi się sobie. Ja pierdol! Już wygrała po prostu. Słuchajcie, ogólnie próbuję to nagrać również za pomocą OBS-a. Jeżeli się uda, to live będzie normalnie na YouTube. Jest rodzina moja i Młotki, ściągnięta od kogoś, bo się w sumie nie zorganizowałyśmy na czas, bo oczywiście Młotka nawaliła jak zwykle. Nie no, żartuję. A, bo kina nie. Nie, ja nie, ja wcale. Ja wcale nie ten, tylko dajcie mi jeszcze moment, muszę jedną rzecz zrobić. Poczekać, aż mi się samej tutaj ten. Wybierz nam śliczny domek. No to zaraz się wybierze śliczny domek. Dobra. Ale wiesz co, chyba bym wolała w Wierzbowej mieszkać, bo tutaj popatrz na sąsiadów. No dobrze, to już to ogarniam. Muszę sobie otworzyć to, muszę sobie jeszcze otworzyć to. Co już się tam cieszysz? Co już się tam cieszysz? Dobrze. Ty chcesz mieszkać w dobrze. To gdzie? Czekaj, niż mi się ekran jeszcze doładuje. Ale wybierz jakiś gotowy dom, gdzie jest dużo sąsiadów wokoło. To jest wszędzie po jednym. No ja. No. Naprzeciwko ćwirów i postawimy sobie barak. Tu mieszkają ćwirowe, tu mieszkają ćwirowe, nie? Tak, taka wiesz, wykwintna dzielnica, same wille, my postawimy takiego kloca. To, ale tu w ogóle nic nie możemy z tego kupić, to ogarnij. No to stawiasz, tak? Jesteśmy biedakami. No, no chyba na to wygląda, że będziemy stawiać. No co, w stokrotkowym szałasie zamieszkamy? Nie. Gej! Ustawiłaś nam, że jesteśmy małżeństwem? Kurwa, macie, ja pierdolę. Nie ustawiłaś? No to będziemy mieć ślub na live w takim razie. No to trzeba się będzie nad... Ła. W ogóle to czekaj, to ja muszę siebie przyciszyć, bo ja pewnie będę... Ty wiecie, że adopcja kosztuje tysiaka. Ja myślę, że tysiaka za małego murzynka to całkiem spokojna. Młotka. No dobrze, no, ja wiem. Czekajcie, myślę, że Simsy też muszę trochę przyciszyć. Boże, mam twarz jak ziemniak. Jest. Nie wiem. Nie mam wina, że ty dobrze rodziny nie potrafisz udostępnić. No i tam, oj tam, no. Super udostępniłam. Tak. Dobra, teraz budowanie. To lecimy z gotowcem, nie? No dajesz, tam postawiaj, postaw nam jakiś modułowy, tam posklejaj. Jacę dużą kuchnię. Nie będzie dużej kuchni, bo będzie mały dom. Mieściła. Już mamy mieszkać w baraczku. Okej, okay. Bo ja właśnie przeczytałam czat i... Nie. Udam znowu ktoś pyta o... Się zaczęłam śmiać. No nie, no nie! Ja wolę! Czy ludzie są niedorobieni? Come on! Ale czekaj, jest tam mrugnięcie okiem, więc jest szansa na to, że to jest trolling, taki zwykły, zaczepny trolling. Więc spoko, oddychajmy. Skarbie, którą chcemy łazienkę? Ładną chcemy łazienkę. Droższą, tańszą. Wiesz co, myślę, że ta granatowa mi się bardziej podoba. Znaczy ta czerwona jest ładniejsza, no ale nie wiem, czy jest sens tyle płacić za łazienkę. W końcu my tam będziemy tylko siku robić. One są w jednakowej cenie. Znaczy ta jest stówę droższa. Stuwa się przyda na drinki. Spoko. Chociaż czat sugeruje czerwoną. Ale czekaj, bo muszę sobie obrócić ładnie. Ale czemu taka mała łazienka, znaczy kuchnia? Weź mi ją rozciągnij trochę. Ja pierdolę. Czy tak, jak ty tam chcesz jeszcze... Tak, kochanie, już ci rozciągam.
Kuchnie? Kina, rozciągnij mi kuchnię. Nie rób mi tak na live, proszę. Grzecznie, poproszę, nie rób mi tak na live. Ale jeszcze ja czatowi przypominam o... żeby... Tak, wiem. Czatowi przypominam o regulaminie. Polecam. Dzisiaj się modów trochę zebrało. Nie, trochę za dużo. Jeden by wystarczyło. Takiej dużej dupy to ja nie mam. Jak to nie? A w Simsach nie, w Simsach nie. Niebieska łazienka, no mój skarbek chciał granatową. No i wróciłaś do stanu sprzed rozciągnięcia. Tak? No dobrze. Tak. Chodzi mi o to, żebyś jedno od bladu wyciągnęła i jedno zmniejszyła to, co w stronę łazienki. Nie wiem, jak się zmienia jakość na hitboxie. Chyba się nie da jeszcze. Jeszcze się nie da zmienić jakości, gdyż jeszcze nie mam tutaj partnera. Mam nadzieję, że wkrótce będę miała... Ej, no teraz postawiłam łazienkę, już jesteśmy w dupie, nie? No to kliknij Ctrl Z. Zostawienia łazienki. No ale no to się co... Skarpie, kopię cię w dupę! To jest bardzo intuicyjne i bardzo proste, tak powiedzieli twórcy, więc na pewno tak jest i rób. Kopnę cię w dupę zaraz. I tak lecę, że z głodu w locie umrę. Jakie są warunki, aby dostać partnera? To zależy, jakiego partnera dokładnie pytasz. Jeżeli chodzi ci o partnera seksualnego, to najlepiej by Młotka. Mieć takie, żeby być atrakcyjną blondynką z wielkim cycem. Jak Kucham. Młotka? Jak młotka? Jak tak będziecie jak bogate, to kupicie rakietę. Sypialnia. Tak, na bank. Tak, kupię rakietę i wyślę mój długopis na Marsa. Młotka nie... Który kurwa napisał ten... Który to kurwa napisał? Staj tej kurwa zabije. Na głowie. Może być sypialnia w tym stronę, to się jakoś... No kurwa. Wojtek z dwoma cycami. Tu teraz wpasuję łazienkę, tylko jeszcze chyba nie wiem jak. I wejście będzie od kuchni. Może być od kuchni wejście do łazienki, czy od sypialni? Od sypialni lepiej, nie? A czemu z dwóch stron nie zrobisz? Bo na tamtej ścianie jest kibel i ten. No to przecież możesz to obrócić. Ale po co? Po co nam dwa wejścia? Zobacz, jedna mała łazienka. No kurwa. Intuicyjne, tak? Kurwa, kto za debil powiedział, że to jest kurwa intuicyjne? Znaczy oni biedna kina. Nie, będziemy mieć chujowy domek. No kur... Kina nie umie budować Simsaka. Przypomnij ci, jak ty budowałaś? Ja już umiem, ja już super. No widzisz, jakbyś dobra, a ile ty grasz w Simsy, a ile ja gram w Simsy? No, no. Jakbyś czytała chmurki, to byś umiała super. Sama se czytaj. Ty sama jesteś jak chmurka, kurwa. Jedla wieńca chodząca chmura, kurwa. Cześć, mister C. Mogłyśmy mistera C zrobić. A, i go mister, tutaj... twoje zdrowie herbatką. Mogłyśmy go tutaj wprowadzić do nas. Nie. Mister ostatnio był niedobry. Zobacz, jak mamy ładnie zrobione to. Tylko pięknie. To rozciągnęła. Rozciągaj. Ciągnij! Ciągnij, kina. Czekaj, bo nie wiem, czy mi się znowu coś nie spierdoliło. No oczywiście, że mi się spierdoliło, bo ta gra jest kurwa... Dobrze ci się zrobiło! Nie zrobiło. No co ci się dobrze. Źle zrobiło? Pało jedna, dobrze było! Bo chcę, żeby to było tak. Tylko, że... tak. Pięknie. Kurwa. Dobrze jest! Czemu mam takie drzwi wejściowe? No bo takie... Musisz poustawiać później drzwi jeszcze raz, tak czy inaczej. Dobra. Widzisz, czatowi się podoba. Mówią, że przynajmniej nie wygląda jak domek z dyrta. Bo ja jestem zajebista i ja go tak robię. Cyferka cyca może mi pociągnąć. Co? Cyca możesz mi pociągnąć.
A ja? Ej, zostaw mi 4 tysiaki i kup mi matę do tańczenia, nie mamy 4 tysiaków. Czemu zbudowałeś taki drogi dom? Młotka, kopnij cię w dupę zaraz i się skończy lumakowanie. Chcesz tego? Chcesz tego? Nie. Już przepraszam. No. 1-2 na 10. I właśnie dlatego moja aspiracja życiowa główna to jest, jak to było, mistrzyni trollingu, tak? Nie wiem, zaraz będziesz miała kopas w dupas jako życiową tą. Elper, po live'ie pooglądam twoją rakietę. Nie będziesz oglądać jego rakiety? Będziemy oglądać jego rakietę, a później wyślemy mój długopis na Marsa. Rakietą. Młotka? Przypomnę ci o tych wszystkich ludziach, którzy cię wkurzali, jak robiłaś konkurs? Przepraszam, już jestem grzeczna. Dziękuję. Postaw nam basen i zmywarkę. Nie, postawię nam biurko i komputer. Ja chcę mandę do tańczenia z dziewczynkami znów. Nie, słuchajcie, to jest ostatni live z Młotką z Simsów 4. Ops. Nawet jak ci zbuduje piękne Sima i ładny domek? To może się zastanowię. Jeżeli no do tego dorzucisz pewne nocne czynności, to... Dobrze. Widzicie, bo Młotkę to sobie trzeba mieć wychować. Śmietnika nam przestawować, będzie nam zostawiał przejść do kuchni. Ja pierdolę. Jaki chcesz komp? Ładny. No jak nas stać tylko na jeden? Znaczy to jest na ten, nie? Ja chcę ten lepszy. Ten szacun. Mhm. Muszę mieć na czym w TF-a grać. Wszystko, nie? Stołki do kuchni. A. Do wysepki. To są któryś z tych? Czy... Kropeczka chyba będzie, wiesz? Tadeuszu, nie potrzebujemy stołu. My będziemy jeść na blacie, jak zwierzęta. No to są ładniejsze. Dobra. I nie mamy dachu! No to stary dach. Wiesz, że się kapłam, że w domu, w którym mieszkam z Robkiem, nie mam dachu? Jak się tutaj robi dach? Klikasz i ciągniesz. To może być co najwyżej w tym za duży i... Podoba ci się nasz dach? Tak, jeszcze możesz tymi kuleczkami wygiąć w taki iski. Takie kuleczki masz na dachu. Mam, już. O! Piękny. Ale czy my jakoś malujemy ten dom? Jeszcze wysokość możesz zmienić. Tam na górze jest taka strzałeczka i możesz troszkę obniżyć. Ktoś nam sugeruje, że okien nie mamy. Zobacz, jakie śliczne. Po co komu okno? Klamek też nie mamy i nie narzekamy. No to dobra, tu macie jedno okno. Tu macie drugie okno, a w sypialni lubimy prywatność. Czy my to jakoś malujemy? No, chyba nie chcemy takiego betonowego. Masz na tym domku rysunek koło pokoju, takiego czegoś na ścianie i tam w tapety się wybiera, wiesz? Ścian. Jaki chcemy? Różowy. Ten różowy? Taki różowy, tak. Taki w whorehouse trochę. Chyba peak house. Pięknie. Popatrz, czy z każdej strony się pomalowało, bo te Sims trochę tego nie ogarniają. Czy trzeba każde pomieszczenie osobno malować, ale dobra. Dobra. Okej, okay, no to co? No to sru. Lecimy na szczyt. Czekaj się tu z... Aha. Daj nam jakieś interakcje. My się zapoznały ze sobą, później będziemy robić ślub. Dobrze. Włodka, pamiętaj, że ja tą grę odpaliłam po raz pierwszy? Oj,
Wiem. Pamiętasz, co było w dwójce? Pamiętasz? Kurwa, zobacz, jakie okno postawiłam, ja pierdolę. Zobacz, jak ja chodzę. Zobacz, jak mamy okno, kurwa. Super okno jest! Zastanawiam się, czy je przestawić, czy je tam zostawić na pamiątkę. Na pamiątkę tam zostaw. Kurwa, mistrzostwo świata. Chyba nie wszystkie ściany w środku mamy pomalowane, ale to nic. Znaczy, Kina, olej to, idź obracaj młotkę. Razem na kanapie sobie ten? Chodźmy może do baru najpierw się upić, a później będziemy się obracać na kanapie. Tak, żeby było wszystko chronologicznie. Od kiedy ja cię musiałam upijać, żeby cię wyobrazać na kanapie? I o to, żebyśmy były łatwe obie. No. Dalej nie widzę... Nie widzę związku. Pochwal szczerze. Ktoś ci sugeruje, że nie dociągnęłaś dachu. Kina dociągnęła dach, tylko to jest kwestia... Jakby to ująć... architektury i tego, żeby to było piękne. To jest Kina style, no. Kina style, ale to okno w tle jest mistrzostwem świata. Ale widzisz, bo to chodzi o to, że jak już będziemy mieć to nasze dziecko odpowiedniego koloru, to on będzie tak, wiesz, stało nam tam przed szybkę, jak będziemy siedzieć na kanapie i będzie takie, wpuśćcie mnie do środka! Albo jak jest ten taki memowy kotek pod prysznicem, nie wiem, czy kojarzysz. No. On tak wisi, zamknięty w prysznicu, to dziecko będzie tak wyglądało i tam pukało do nas. Co tam se kminisz? Wiecie, że można jednocześnie używać bieżni, oglądać telewizję i flirtować? Wiemy, udaje mi się to robić. Może ja zrobię nam jeść. Bo ty się za szybko do mnie zabierasz. Ale tu nigdy przecież nie byłaś... Ale dobra, to są Simsy. Ale może to jest kwestia tego, że nie jesteśmy w swoim typie. Może się tak wylosowało, że nie jesteśmy. I co wtedy? Ja sobie dam radę. Zażartuję sobie z siebie. Dobrze. To daj, ja nam zrobię kanapki i będzie tak romantycznie. I zjemy sobie te kanapki i może wtedy zaczniemy jakoś się bardziej lubić. Co ty chcesz nam zrobić? Chcę nam zrobić makaron z serem. Porcja dla rodziny 4. Już nam będzie trochę lepiej. O! Może po prostu byłyśmy głodne. Młotka też jest zawstydzona. Może byśmy pracy poszukały? Po co? Żeby mi kupić matę do tańczenia do komputera. Kina już spać poszła, no nie! Pokaż w ogóle, jakie ja mam aspiracje życiowe. Nie wiem, kiedy będę miała partnera na hitboxie. Czekaj, weź porcję. Kina, też weź porcję. Potem to możesz odłożyć. Ja myślę, że jej nie dodało takiej potrawy jak makaron gorącego ryżu, bo boję się, że ich pozwiemy o to. Ale byłoby nam miło, gdyby dodali. A że jeśli by poszło O Jezus, dobra, te Simsy mnie rozwalają. Lemurek, nie oglądaj wyników konkursu, nie wygrałeś. Nie ma po co. Zostałem tam słuchać po raz pierwszy w życiu zrejdżowaną młotkę. No. Nie bawiłam się plumbobem, niestety. Nie mam miejsca na biurku, żeby go podpiąć. Ale no nie mam gdzie wam przestawić kamerki, no słuchajcie, no. A nie w lewy górny, nie byłoby lepiej? Tam się nigdy nic nie pojawi.